Hej, cześć wszystkim. Z tej strony Plastuch. Spokojnym akcentem witam was z powrotem. Life is Strange. Zostawiłem was tutaj na tym małym dziedzińcu przed akademikiem. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Chodź, w takim razie mamy misję, czy tam główny cel. Chodźmy do pokoju i oddajmy pendrive'a. Warrena, mamy tabliczkę, spójrzmy na nią. The Prescott Dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Że rodzina Prescottów jest tutaj bardzo zamożna w mieście, już wiemy. Jest bardzo wpływowa, się okazuje. No ale dobra, przejdźmy sobie po wszystkich, spójrzmy na Logana. Hey, Logan Robertson, all-American asshole. Kajęć się taki typowy dzieciak, wiecie, z tych wszystkich amerykańskich seriali. No, bro. O szkołach. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Okej. Okay. Nawet nie pytałem cię o zdjęcie, mordo, tak naprawdę, więc goń się. Dobra. Z kim ty grasz w piłkę? Czy tam... Boże. Nie futbol, baseball. Nie baseball, co ja gadam? Nie, futbol amerykański, dobrze mówię. Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Okej. Football, Max. Big football. Step away. Wielki futbol. No na wielki futbol to nie wygląda. Mamy totem. Spójrzmy na totem. Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Totem Tobanga. No też nie wiem dlaczego. Ej, ciebie to już znamy. Dzień dobry, Kate. Mamy kosz. Spójrzmy na kosz. Glad to see our campus is eco-friendly. Okay, nic nam to nie mówi. Spójrzmy najpierw na Kate. There's Kate, looking sadder than usual. Czy ja wiem, czy wygląda smutniej niż zwykle? Hi, Kate. Hey, Max. Wydajesz, jak było na zajęciach? Wydajesz się przygnębiony. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. No okej, okay. Chociaż możemy sobie cofnąć i po prostu jej nie pytać o to w takim razie, tylko zobaczymy czy, jak na zajęcie, czyli pierwszy sobie, o, dokładnie. Zapytajmy w takim razie jak na zajęcie. Hey, Max. How did you like class today? I don't remember. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything... Sweet. Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Okej, okay, czyli to kompletnie nie wpłynęło na cokolwiek. Ale to dobrze wiedzieć, że to nie jest chyba przez nas. Samuel. Spójrzmy. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just X-Files weird. Nie wygląda na takiego. Howdy, Samuel. Well, hello there. Dobra, wygląda na takiego. Jest creepy trochę. Wyglądasz na zajętego? Nie, po prostu grabię sobie liście. O co chodzi z plakatami? What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Znałeś Rachel? You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Dobra, to idź malować okna, tylko jeszcze cię zapytam, co What się do you stało? Think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. Jezus, on mówi o sobie w trzeciej osobie, to jest naprawdę dziwne. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. Awesome. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Będę malował, to... Info o malowaniu się może przydać. To możemy wejść? Nie możemy. Tam jest jakaś kanciapa, ale dużo tam nie zobaczymy. Dobra, cofnijmy się w takim razie. Zraszacz? You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. No bo jak, jeśli to jest prywatna szkoła, no to musi wyglądać jak w broszurze, żeby nie było. Dobra, ze wszystkimi gadaliśmy, wszędzie obeszliśmy. Tu mamy rusztowanie, pewnie do malowania.
Mamy Alysę jeszcze. Spójrzmy na nią. I feel like Alyssa and I should be better friends. Hej, a czemu? Hi, Max. Co czytasz? What are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now if you'll excuse me. No to widzę, że gaduła taka z ciebie, że hej. Dobra, jak damy sobie drugą opcję. Oh. Pomijmy i co słychać. How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Mhm, to widzę, gaduła z ciebie taka. A co czytasz? Dobra, literki są za małe, nie przeczytamy tego. Graffiti. Rachel owes me money. Pay up, bitch. Don't take it out on the tree, loser. Okej. Rachel komuś kasę wici i znikła. Nie wyżywaj się na drzewie, no. Na pewno nie jest to fajne, że tak powiem, aspekt pokazywania swoich złości. Tu mamy kosz pełen brudów, ten śmierdzi. Ale to już było. No to co, wchodzimy, Victoria. Pójdźmy na nią. Oh shit, there's Victoria and her mean girls. Ciebie to już znamy, tej po lewej nie znamy. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Miło. Taka prymuska z dzianej rodziny, która since wszystko you know może, all nie? The answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Mm-hmm. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Wiesz co, Victoria, pierdolnij se baranka o ścianę, dobra? Pierdolnij se baranka o ścianę i zastanów się nad sobą, czy jest sens, żebyś żyła. Inna droga, ta nie ruszy dupy. Ta nie ruszy dupy, ale ten idzie malować, tak? Tu się coś wydarzy. Niepewnie trochę na tej drabinie. Ty, ja to chyba wiem, co tu się wydarzy. Spadniesz z farbą tu z góry na nią? Nie. Rozumiem, że to jest istotna informacja, bo mieliśmy cutscenkę. Panie malarzu, wywrócisz wiadro tutaj, w tym miejscu? Ja może się odsunę. Jak masz wywracać wiadro, to wolałbym, żeby to nie było na mnie. No czekaj. Mogę cofnąć czas i mamy kropkę, czyli jest jakiś rzeczywisty... Ty, patrzcie, drzwi mamy otwarte. Aha. Pompa wodna. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Chyba wiem, co trzeba. Dokładnie tak. Think, Max. Rewind and find something. Dobra, to cofamy. Do tego momentu, aż to zawiesza. My jesteśmy teraz... Użyjmy tego. What the hell? Are you kidding? Oblał, bo za dużo wody się, za duże ciśnienie i. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. I tak, teraz pójdzie pomalować i ta farba pewnie spadnie, tak? Szkoda, że nie mamy mocy przyspieszania czasu. Ewentualnie za daleko cofnąłem. No ale dobra. Chyba, że... O, nie ten klawisz, przepraszam. Chyba, że... No ale moment. Do you understand English? Get lost. Get lost. Ziomek.
Z czym do ludzi? Ja, znowu nie ten klawisz. Taba przez przypadek ciska. Tylko, że ta farba jest tu. Wydaje mi się, że coś zrobiliśmy źle. Tak, że zraszacz powinniśmy włączyć dopiero jak on się... Zraszacz dopiero powinniśmy włączyć jak on się... Mogę do przodu? A całkiem mogę. Okej. Zraszacz powinniśmy dopiero włączyć jak on pewnie wyjdzie na tą drabinę. One się przestraszą, ten się przestraszy, bo ciśnienie wody pewnie spadnie z drabiny i się zabije? Nie. Ty, a dobra. Możemy wiadro uszkodzić, patrzcie. Uszkodź. Mhm. Okay, let's see if this works. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Sam. No tak, nie chcę. I just want to get Victoria the hell out of the way. Okay. No, puszka z farbą spadnie na nie, rozwali sobie łeb, bo puszka z farbą waży swoje. Co, idziemy wodę odkręcić. Szybko, 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 szybko. Szybko! I co, udało się? No są tutaj. Zobaczmy. Będą musiały się ruszyć z tych schodów, żeby to miało sens. Cyk. Wiadro jest uszkodzone. Pyk. Hey, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Staruszek samolot. Wait, wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. We'll be right fotka back. Jej zrób. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Bitches. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz jej tę fotkę trzeba zrobić. Wstawić na Instagrama i elo. Spójrz. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Co mnie to obchodzi? Fotkę i rób. Rozmawiaj. Hey, Victoria. What do you want, Max? Wyśmiej czy pociesz. Hehehe, no właśnie. I teraz pytanie. No i to jest trudne, bo obawiam się, że jak wyśmiejemy, to jest laska, która się będzie mścić, nie? No ale dobra, zobaczmy, co się wydarzy. Don't say a word, Max. Oh, wait, hold that pose. And no filter needed before I post this. Now, please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. No właśnie. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room, then see Warren. No właśnie, nie? I ten... Nathan też wie. I pytanie, czy... Dobra, cofnijmy. Pytanie, czy jesteśmy taką grzeczną Max, która po prostu nie szuka z nikim zwady? Nie szuka z nikim zwady, czy wiecie, czy idziemy na tę wojenną ścieżkę? Hey. Kliknijmy pociesz. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, ale you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Ale dobra, wiecie? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Usunęła zdjęcie. Usunęła zdjęcie. Victoria probably played me. I should have played her.
No. Better get to my room before I find Warren. Tak, i zgodzę się. Powinniśmy zrobić to samo z jednej strony. Z drugiej strony usunęła zdjęcie i nas naprawdę przeprosiła. Max, nie jesteś urodziwą dziewczyną. I przeprosiła nas za to, więc cholera wie, czy jak nie będziemy z nią grać w miarę tam dobrze, tam potulnego baranka, to możemy mieć w niej sojusznika, a cholera wie, co nas będzie czekało później, więc chyba to zostawię, widzicie? Zostawimy to, tak? Wchodzimy do internetu dla dziewcząt. Także musimy tu skończyć. Męska część, że tak powiem, oglądających, musimy się z wami pożegnać. Jesteśmy w internecie dla dziewcząt. Dobra, i co? Mamy mapa internetu. Nie, mapa szkoły. To jest mapa. Mapa... Welcome to Black Hill. Dokładnie, w akademika. Max Caulfield 219. Aha, bo my idziemy po pendrive'a, no tak, żebym nie zapomniał celu naszej podróży. Tablica. Keith i AIDS, czyli same fajne rzeczy. Not sure if I will, though. I'm a loser. Czytajmy. HIV to nie tylko inicjały na plakacie, to poważne choroby zagrażające życiu. Nikt nie jest na nie odporny, dowiedz się więcej. Dobra, to dla chcących to tutaj sobie ludzie mogą zatrzymać i czytać. My nie będziemy zanudzać, żeby nie wydłużać materiału. Taylor is a slave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Która to była Taylor? Red Room? Room 217? No way in hell am I ever going in here. To mi się źle kojarzy. No boys allowed, no to wiemy, zero facetów. Juliet, read this week's edition of the Blackwell Totem. Seriously, who cares? Kogo to obchodzi? Juliet, extreme reporter. Mm-hmm. Stop them, Bigfoots. Dane is still a cheerleader. Stomp them, przepraszam. Plakat z zaginioną, to już wiemy. Halloween. Mamy fotkę. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Znaczy, no... Fotki to nie przypomina dla nas, ale dobra, niech się Max podnieca. Alarm przeciwpożarowy? Nie możemy użyć. At least that's an alarm from this century. Papier toaletowy? Co jest z tym papierem? Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but a to ghosts. Wojna na sraj taśmę, dobra. Tak mi się wydaje. Tablica, showers, a prysznice. Nie możemy do nich wejść. Co mamy na tablicy? Miej się na baczności na kampusie. Przestrzegaj następujących porad dla własnego bezpieczeństwa. No okej. Okay. It'll be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Geek Girls Book Club. No to i rower na sprzedaż. Thanks for the warning. Vortex Club coming soon. Klub Vortex będzie wkrótce, czy tam nadchodzi. Nie, dzięki. Chodźmy w taki tabliczka. Will bank for Jesus. O Jezu. Narysuj, zmieńmy to. Możemy to zmienić? Co ty tu naskrobałeś? A, czyli... To będzie miało sobie konsekwencje. No i teraz dość. Pytanie, nie? The universal symbol for please leave me alone, asshole. Dokładnie tak. A jakbyśmy sobie zostawili to i... Co ty mi powiesz na temat tego napisu wcześniej, przed zmianą? Jeszcze. Pójdź. Okay, this is just mean and stupid. Podłe i głupie. No jednak jest, nie? Ale dobra, zmieńmy to i zostawmy ten znacznik pokoju. Grajmy taką trochę, nie wiem, pacyfistkę, czyli no... Dążmy do tych dobrych rzeczy bez zabijania czy bez szkodzenia. Be the change you wish to see. Oh, Victoria, give me a fucking break. No niestety, no Victoria raczej to jest takim złodupcem. 14 pi. Aha, pi! Zobaczcie, dobre, nie? Faktycznie, śmieszne. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Dobra, ale nasz pokój to był... Dokładnie, pokój Max i tabliczka. Nasza jest pusta. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Nie, masz coś do powiedzenia. Narysujmy coś. Bo rozumiem, to są tabliczki, które sobie możemy sami pisać. Max. Tak się czujemy teraz? No, to znaczy, ja się dzisiaj tak nie czuję. Ja się dzisiaj bawię świetnie. Chodźmy po tego pendrive'a w takim razie.
nasz pokoik. Home sweet home, my favorite cocoon. Favorite cocoon. Gitara, zagrajmy na gitarze. Czy ty umiesz grać na gitarze, czy się dopiero uczysz? Powiedz mi. Idzie ci to jakoś. Spacja, wstajmy. Dobra, wstajmy. Już wystarczy. Idzie ci to jakoś. Na pewno lepiej niż mi. Bo się kiedyś dawno temu uczyłem. Staliśmy SMS-a. Cześć kochanie, twój dyrektor napisał mi maila, w którym informuje, że jest zaniepokojony twoim nastawieniem i zachowaniem. Że się nie wpasowujesz i chowasz w swoim pokoju. Wiem, że to trudne być z dala od domu, nawet gdy jesteś dorosła. Ale jesteś tam, by zmienić świat dzięki swojemu aparatowi. Proszę, zadzwoń do mnie niedługo, żeby pogadać. Tęsknimy. Mama. Fajnie, fajnie, że jest ktoś, że tak powiem, w naszym życiu, czy tam no, w Max życiu, że nami się interesuje. To na pewno jest budujące, nie wiem. Miłe, to jest po prostu miłe. I should have every Bradbury book for myself. Dobra, co my jeszcze w pokoju znajdziemy? Lustro. Możemy spojrzeć na siebie. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. 18, znaczy Max, ja bym ci dał 16, szczerze mówiąc, no ale... Warren okay. Even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Do Max lub każdego, kogo może to dotyczyć. Zawartość filmowa tego pendrive'a to materiały kontrowersyjne, dosadne, potrafiące zmienić życie widza. Kolekcja ta została pobrana z najwyższą troską o wyszukane gusta widzów. Gratuluję dobrego smaku i z niecierpliwością oczekuję dogłębnej recenzji. Nagich i rozszarpanych Jezus. Oraz Ultra Vixens. Pokój Warrena. Pokój. Peace. To jest przetłumaczone zbyt dosłownie. No, ale dobra, Warren. Peace to jest takie na zasadzie, no nie wiem, trzymaj się tam, czy tam, wiecie o co chodzi, a nie pokój. Spójrzmy na roślinkę. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. No, podlejmy ją po prostu. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. I'm the worst baby mama. To będzie miało swoje konsekwencje. Co podlanie roślinki może być konsekwencją, nie? Zostawię, If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Zawsze patrzysz przez okno. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Kiedyś będę miał telewizor HD, jakie to są marzenia. Keep calm and carry on. Dokładnie tak, nie ma Max co się załamywać, idziemy do przodu. Looks like Dana left me a little closer. Dana zostawiła mi notkę. Hey girl. Pożyczyłam twojego pendrive'a, żeby móc sobie... Co? Jeśli potrzebujesz go z powrotem, zajrzyj do mnie. No nie gadaj, że to jest ten pendrive. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. No właśnie. Użyjmy laptopa. Co na tym laptopie? Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. A to jest ten, który nas rysował. Na przed szkołą. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Kamera porn? No, podnieca się aparatami. Warren makes me laugh. It's Web nice mail. To feel like I already made a real friend here. Max, dzięki za maila, notatki z zajęć. Nie przestanę ci wysyłać podziękowania. Mam też na pendrive'ie dość pokaźną kolekcję najróżniejszych, trochę zjebanych filmów, klasyków, kultowych pozycji. Może będziesz chciała je zobaczyć. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Większy ze mnie naukowiec niż artysta. Może mi jeszcze wytłumaczyć, jak działa aparat? Dobra, ale... To jest coś ala Facebook albo Twitter? Subscribe albo nie. Max Caulfield. To jest coś ala Facebook, ale Twitter, bo to nie jest konto tego Alana. Boże, teraz bym mylę imiona pewnie. Ale ładnie narysował, szczerze mówiąc. Czytajmy album w takim razie. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Co jak co, ale ty też umiesz zatrzymywać, no może i nawet cofać czas, nie? Żeby sobie cyknąć lepsze zdjęcia.
Ale no widzę, że to jest... That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. To jest naprawdę taki świr, jeśli chodzi o zdjęcia. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Wspomnienia. Albumy. No to jest taki straszny świr na temat fotografii i aparatów. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? I don't care. Music inspires me in my photography. Spójrzmy szufladę. Co znajdziemy w szufladzie? Max and Chloe. Best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. No my mieliśmy przyjaciółkę, mieliśmy tu kogoś, patrzcie. Ty to może dalej tu jest? Cartier-Bresson, do I know, Hamilton, the greatest. Spójrzmy na poduszkę. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day mom and I sewed that together. Bo kwiatuszki. Takie dziewczyny. O, jest podpisem Max. Puszek? Pluszak. Puszek. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Podstawowe pytanie, dlaczego połknęłaś mu oko? No dobra, połóżmy się. Dostaniesz jakieś myśli? Nie, po prostu sobie poleżysz, tak? Nie. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever. Znam to uczucie. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Też bym tak chciał. Or like Poe said, a dream within a dream. Dobra, mordo. Wstawaj. Nie ma czasu. Trzeba iść po pendrive'a, bo Warren nas zabije. Jeszcze sobie kupniemy na te... listwa zasilające? Wyłącz? No to najpierw sobie kuknę tu, co? The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Pamiętkowa ścianka. Zdjęciowa. No to wyłączmy listwę. Cyk. No i nic się to nie wydarzyło. Ciasteczka. Możemy zjeść? I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. $200. She sure knows how to make a sad birthday happy. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. No to dobrze, że się lubisz. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Happy birthday, Maxine. Nigdy nie zapomnimy dnia twoich narodzin, ani twojego pierwszego śmiechu. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jest twój wyjątkowy dzień. Tęsknimy za tobą. Mama i tata, kochamy cię. I realizuj swoje marzenie. No to jest fajne, jak się ma rzeczywiście taką osobę. Ty, mogliśmy zdjęcie cyknąć. Zdjęcia. Pójdź. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Zdjęcia. Aha, no, okej. Okay. Czyli co, tyle chyba tu, tak? Nie widzę nic więcej. Możemy sobie tą listwę jeszcze raz włączyć. Cyk. Mamy listwę. Sprzęt hi-fi. Możemy go włączyć. No, mamy muzykę. Jak się położymy? Jakieś kombosy wywrzemy na grze? Nie, mamy, że tak powiem, taką chwilkę na przemyślenie. Osobiście uważam, że Max, nasza bohaterka, jest taka troszkę zamknięta w sobie. Ma takiego, wiecie, każdy, mówię to do swojej żony dosyć często, każdy ma jakiegoś swojego jobla w życiu, każdy do czegoś dąży, swoich marzeń, czy po prostu takich, wiecie, achievementów życiowych. Na zasadzie, nie wiem, jeden chce mieć najszybszy samochód, drugi chce mieć łódki, niektórzy sobie kupują najdroższy sprzęt, najdroższe komputery. No Max ma świra na punkcie aparatów, nie? I to jest, jak ktoś już znajdzie własnego świra, to już nie przegadasz, że ty, słuchaj, to jest bez sensu, wydajesz pieniądze bez sensu, jest tyle ważniejszych rzeczy, które... No. Instant film is so damn hard to find and expensive now. Tak, film do Polaroidów jest bardzo drogi, to się zgodzę. Jest bardzo drogi, bo ja
za 20 zdjęć, tam chyba 120 zł ostatnio widziałem. No ale anyway, każdy ma swojego świra i jak już ktoś znajdzie swojego, to przegadać mu, stary, te pieniądze, co masz, oszczędności, co masz, wydaj na coś innego, nie wiem, coś rozsądniejszego, ciuchy, czy edukację, cokolwiek innego. No tam się chyba z tą Daną pokłóciła. No i kończ... Życiowy dramat Blackwell. I tak kończąc wątek... Otwórz ty dupo. Kończąc po prostu wątek, no nie przegadasz takiej osobie. Ona musi spełniać swoje rzeczy i tyle. Spójrzmy na ciebie. Juliet. Bić się chce. Hey Juliet, is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Widać. To jest twoja przyjaciółka przecież. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. No, co? Probably not. How did you find out? Próbuję ci chłopaka dojść. Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Boże, nie mam pojęcia, jak ty masz na nazwisko. Dobra, no może się nie kumplujecie, nie? Ale zapytać po prostu można. To jest Juliet Olson? Juliet Olson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Dobra, nie trafiliśmy, ale wiecie. Moc cofania czasu. Cześć, Juliet. Hey, Juliet. Oh yes, Max. I've locked... Pomijmy, jak mam na imię, co... To twoja przyjaciółka... Juliet Watson, bądź miła, no przecież już wiemy. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Przecież of course I do. Pewnie, że wiemy. Co to za pytanie? I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. A skąd ty to wiesz? Dana by to zrobiła? No nie, to jest... Jak się przyjaźnicie, to nie robiłaby tego. Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria. No właśnie. Patrzę na to, jak się Victoria. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go straight to hell. Jak się przyzna, ale ona się nie przyzna, bo tego nie zrobiła. No co to za. W pokoju Victorii musi być dowód? Co? Gdzie jest mapa z pokojami? Welcome to Black Hill. Nie widzę. A jest, 221, no to szukamy. Możesz biegać, zapomniałem, shiftem. Shiftem ty biegasz, mordeczko. 222, 219, 227, pokój Wiktorii. Wchodzimy, jolo. Co ty, przyjaciółka by ci tego nie zrobiła. Przynajmniej tak zakładam. Szukamy dowodów, spójrzmy na gazetkę. Ouch. At least she puts her photographs out there. A to jest na ten konkurs. Dziękujemy za zgłoszenie do galerii Croft. Niestety pani praca nie wpasuje się w założenia naszej misji. Nie przyjęli ją do konkursu. Wow, to jest dosyć istotna informacja. Jej aparat, ten pewnie drogi. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. No, hejdź ją, bo zazdrość po prostu. Dawaj, spójrz ten tablet. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria. Nie, ja nie. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Dołączyć do ekipy tylko po to, żeby korzystać z drogich sprzętów kumpli, nie? 3600 dolców drukarka 3D wtedy. Wtedy nie do końca jestem zorientowany, jaki tu mają rocznik. You could pay for my tuition with that wardrobe. No drogie ma te ubrania rzeczywiście. Those boots are made for walking runways. Telewizor. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films ever made. Dobra, w gazecie raczej nic nie będzie. Plakat zaginioną, po co jej w pokoju? Victoria hates Rachel Amber this much? Bitch, who cares? Okej. Okej, to miłe. Co to jest? Ulotka? Mark Jefferson. Co? Fotograf światowego formatu Mark Jefferson, miejscowa wystawę ma.
2009 rok to jest. Dobra, to już wiemy, w jakim roczniku żyjemy. Victoria is a real Jefferson groupie. Groupie to jest taka, wiecie, taka trochę mocno fanka. Nie chcę mylić pojęć, bo na pewno pewnie bym pomylił, ale taka po prostu nałogowa fanka, jeśli to mogę tak nazwać. Naklejka klubu Vortex. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. Nie, dzięki. No. I laptop? Yes, Victoria has the best retina screen laptop. Stadia przecież. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Nie wstawiła zdjęcia, tak jak mówiła. Czyli widzicie, to trzymała słowa. Boom. Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Właśnie załatwiłam Juliet i dane na cacę, bidulki. Wystarczyło ściemnić Juliet, że widziałam w telefonie zakaz prośną wiadomości od Dany. Ten padzida mi uwierzyła i spodziewam się niezłego Saigonu w internecie. Juliet zasłużyła na to za podebranie mi zaka. A co do Dany, kogo ona obchodzi? Szykuj popcorn. No to dawaj, druknij to. Wydrukuj e-mail. Ma drukarkę w pokoju, w ogóle co jest grane? Dawaj to i spadamy. Spójrz. This isn't even recycled paper. Victoria's not doing her part to save. This better convince Juliet that Dana is. Co nas interesuje, czy kurde pomaga zdjęcia? Pomieszaj. Speaking of selfies. Sama se wali selfiaki. Pomieszaj te zdjęcia. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one. Co zrobić? A fuck. Pattern is emerging. Będzie miała swoje konsekwencje, tylko ona nie wie, kto jej się włamał do pokoju, nie? Wow, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Chase space? Jakieś expo? Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Mamy zdjęcia jej. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Pytanie, czy my chcemy to zostawiać? That's mean, but she earned it. Dobra, zostawmy to. Ona nie wie, kto nam się włamał. Chyba, że ta nas sprzeda, ale YOLO, zaryzykujemy. Oddajmy i zdobędźmy tego pendrive'a i będziemy kończyć, myślę. Dawaj, pokaż Juliet, tego maila. Read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. You are. Postawię ci odam na obiad. Thanks, Max. You're like the Blackwell ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Dobra, bierzmy tego pendrive'a i będziemy spadać. Puścisz mnie? Puścisz mnie. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Tak, strój cheerleaderki, spójrzmy. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Banner, Bigfoot, zespół. Dana takes her Blackwell spirit seriously. Ale interesujący test ciążowy. Spójrzmy. That looks like a home pregnancy test. Możemy go wziąć w ogóle, dawaj, bierzemy go. I co, pozytywny? Max, that's mine. Thank you. Dobra, Jezus. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Dobra, ej. Ej, mordo, nie chciałem. Ja chcę tylko kuknąć chciałem. Na co ty sikasz? Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Byłaś wci... But I could rewind and make it up to her. Nie, no pewnie, że cofamy. Nie ma takiej w ogóle możliwości. Cofnij, że to szybciej, proszę. I pyk. Dobra, spójrzmy tylko. La, la, la. I don't see that pregnancy test. Nie widzę tego testu. Porozmawiaj. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Trochę tak, słyszałam plotkę o tobie. Hehe, na temat testu, dawaj. Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important,
they just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? O, dawaj. Dawaj, pewnie. Of course. I was pregnant. Was. Usunęła ciążę. What about the other? Deadbeat dad? You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Więc kto? Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Nie powiedziałem nam. No ale dobra, przynajmniej nie jest zła, nie? Lub Vortex, list. This is both sad and pathetic. Dana nie potrafi pisać, ale pomyślałem, że napiszę, żebyś może mnie nienawidziła mnie do końca życia. Wiem, że przy wszystkich zgrywam mięśniaka, ale przy tobie nigdy nie musiałem udawać. Zasługujesz na kogoś lepszego. Widziałaś, jak stchórzyłem. Logan. O, to wiemy, kto jest tatusiem. Stchórzył przed odpowiedzialnością. Nie będziemy używać jej laptopa, bo się znowu zdymi. Bierzmy pendrive'a. Jezu, karta pacjenta. To wyglądało jak taki, wiecie, smigol. Gollum. Centrum Zdrowia Kobiet, Płodność, Ciąża i Rodzenie. Pani Dana Ward. Wizyta 2 października. No to jest ta pewnie dowód na to, że usunęła. Dobra. Książka o macierzyństwie? Good Lord. Dana really was on her own. Jakbyś dobrą nastoletnią mamą. Doktor Bill. Mhm. Pan Bill na pewno kiedyś był nastoletnią mamą. To co? Autujemy chyba. Co mamy zrobić teraz? Muszę spotkać się z Warrenem na parkingu. Dobra, to wiecie co? Wyjdźmy sobie. Warren? Nie przeszkadza mi czekanie tutaj przez wieczność. Kocham ten parking. Mogę policzyć wszystkie samochody. Im więcej piszę wiadomości, tym dłużej mi to wszystko zajmie. Już inne. Pa. Dobra, już idziemy, mordo. Nie sap się tak. Idziemy. Tu się wychodzi, mamy exit. Wyjdź z internetu dla dziewcząt. No, tu nie ma innego wyjścia, prawda? Tu jest jeszcze coś. Ale to nie jest wyjście. Dobra, to dawaj exitem w takim razie. O, to mogłabyś biec szybciej, jakiś turbo włącz, nitro, cokolwiek. Biegnij. Dobra. I myślę, ten parking to pewnie był z drugiej strony. Myślę, że tym pozytywnym akcentem znalezionego pendrive'a. Ty, to nie było miłe. Ostrzesz. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. No właśnie. Będzie miał swoje konsekwencje. Bo jest okno rozwalone. Zróbmy zdjęcie. Mhm. Now that's what I call instant karma. Nie wiem, czyje to jest okno. Ale jolo. Jolo, na oknie mi nie zależy, a tą miarę lubiliśmy. No ale dobra, anyway. Tym pozytywnym akcentem uratowania komuś życia od piłki sobie skończymy. Także ja nazywam się Plastuch. Fajnie. Na parking. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Ty. Do you understand what I'm saying? Kończyć. No, and leave me alone. Interweniuj albo rób zdjęcie. Nie no, pewnie pomagamy jej od razu, to bez zastanowienia w ogóle. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Pamiętaj, gościu, dowalasz się do niej w ogóle. A Kate to jest najmilsza osoba do tej pory, jaką kiedykolwiek poznaliśmy, więc gąń się. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Pewnie, że tak.
Kate to jest najbardziej zdołowana i najbardziej miła osoba. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Nie, z oficerem Kutafonem sobie poradzimy. Nie cofamy czasu, idziemy na parking i kończymy. Także ja nazywam się Plastoch raz jeszcze i tym miłym akcentem uratowania komuś życia od oficera Kutafona się będziemy żegnać. Także fajnie, że spędziliśmy razem trochę czasu i mam nadzieję, że się wam podobało dzisiaj tak troszkę dłużej. No i co? Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.